Witam was serdecznie moi drodzy, dziś w naszym studiu naprawdę wyjątkowy gość, mistrz olimpijski człowiek, którego znacie ze świata mieszanych sztuk walki, Szymon Kołecki. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Od razu z grubej rury, bo muszę przyznać, że przygotowując się do tej naszej rozmowy dzisiejszej, też trafiłem na program z 2013 roku, on się nazywał As Wywiadu i ty wtedy pytany byłeś o to, no, pewnie oczywiste pytanie, czy czujesz się sportowcem spełnionym, ale to twoja odpowiedź sprawiła, że mi szczęka opadła, bo ty powiedziałeś, że absolutnie spełniony się nie czujesz, ba, nawet możesz o sobie powiedzieć, że jesteś przykładem kariery zmarnowanej. Kilka lat temu, bodajże może kilkanaście miesięcy temu, audycja w cieniu sportu u Łukasza Kadziewicza, wtedy mówi, że tak, jestem bardzo spełniony. I chciałem zapytać, co się zmieniło, czy ten złoty medal olimpijski... Zmienił to postrzeganie, bo to marzenie zostało spełnione. Czy też to jest tak, że spojrzałeś, spojrzałeś sobie z dystansu na te dokonania i zmieniłeś nastawienie? Nie, absolutnie ten złoty medal, który został mi mm -hmm. przyznany po latach z Igrzysk Olimpijski. Złoty medal olimpijski był zawsze moim sportowym głównym i jedynym i najważniejszym marzeniem, do którego nic innego się nie równało. Oczywiście było ważne, ale nie miało podejścia. I w 2017 roku Światowa Federacja Podnoszenia Ciężarów zmieniła werdykt z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, zeskwalifikowała mojego przeciwnika, którego reanalizy badań antydopingowych okazały się pozytywne i go zawieszono. I po przejściu tych wszystkich procedur, badania próbek, później zatwierdzeniu tych wyników, odwołaniach sądowych i tak dalej w trybunale arbitrażowym, to się wszystko unormowało i pod koniec roku 2017 zostało to zostało to wpisane do protokołu. Jak zobaczyłem ten protokół, to autentycznie wtedy poczułem, pamiętam, w domu siedziałem, poczułem absolutne sportowe spełnienie. Nawet muszę powiedzieć, że przez jakiś czas miałem taki może nie dylemat, ale miałem mniejszą motywację do tego, żeby trenować jeszcze MMA, dopiero od kilku lat, od kilku miesięcy trenowałem czy kilkunastu MMA. I w tym momencie, kiedy to zobaczyłem, to naprawdę no, do MMA szedłem jako ten sportowiec taki niespełniony 35-letni zawodnik, 35-letni człowiek po, po przerwie rozbracie z ciężarami, ale jednak chcący jeszcze sportowo coś podziałać. A kiedy to się zmieniło, to przez chwilę naprawdę tej motywacji trochę, może nie mi brakowało, ale ona osłabła. Na szczęście potem to się wszystko gdzieś tam skompensowało, ale to spełnienie autentycznie wtedy przyszło i jest do dzisiaj. I tyle. Nie było czegoś takiego, że oprócz tej wielkiej radości była jakaś złość, że. Oszust, co by nie było, pozbawi mnie tej radości, że, że wtedy by to smakowało wyjątkowo. To podium, złoto, hymn. Nie, nie, absolutnie. Ja miałem bardzo godne warunki przekazania tego medalu olimpijskiego. W Polskim Komitecie Olimpijskim podczas takiego uroczystego zebrania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego byli przedstawiciele MKOL-u. Pani Irena Szywińska, świętej pamięci, wręczała mi ten medal, odegrano mi hymn. No, z jednej strony wtedy tego nie zrobiłem, a z drugiej strony byłem dwa razy dekorowany. Zdobyłem, mam certyfikat zdobycia i srebrnego, i, bronzu, i złotego medalu. Ten srebrny oczywiście musiałem oddać przed wymianą na ten złoty, ale absolutnie niczego nie żałuję. Jednej rzeczy mi się nie udało ustalić, teraz mogę zrobić to u źródła. Ty gdzieś nadal posiadasz ten zeszyt słynny? W tak, którym tak, mając 15 tak, lat rozpisałeś sobie ten plan tych czterech złotych medali? Mam. mam Kapitalna pamiątka. Mam, mam ten zeszyt, mam w ogóle wszystkie prawie zeszyty treningowe, mam zgromadzone, ostatnio robiłem porządki. Gdzieś tam ponad 20 lat w kartonach różne moje pamiątki sportowe leżały, jestem na etapie porządkowania trochę tego, bo przez ostatnie dwa lata miałem na to trochę więcej czasu. I, i te zeszyty treningowe, również ten w którym sobie w wieku bodajże 16 lat zapisałem, że chcę zdobyć 4 złote medale olimpijskie, też mam. Natomiast jak się okazało zdobyłem tylko jeden. A to i tak jeszcze po jakichś tam dużych perturbacjach, także dlatego też wtedy, kiedy ten az wywiadu był nagrywany, ja mówiłem o sobie jako sportowcu, który tej kariery swojej nie wykorzystał. Mimo, że ja prawie zdobyłem 20 medali na mistrzostwach świata, Europy, i igrzyskach olimpijskich, to ja potrafiłem w ciągu jednego tygodnia na jednych, w ciągu jednego tygodnia trzy razy na przykład podnosić ciężar równy rekordom świata. I dlatego, kiedy ja mówię, że nie zrealizowałem tego, co mogłem, tego potencjału, który miałem, to opieram to na bazie naprawdę bardzo poważnych wyników, które robiłem w treningach zawoda. Jeszcze byłem rekordzistą świata w ciężarach przez wiele lat i w wielu kategoriach wiekowych również w dwóch kategoriach wagowych, także mam ku temu jakby powody, aby mówić, że no nie wykorzystałem tego wszystkiego, co mogłem, aczkolwiek ten złoty medal jakby wszystko mi osłodził na koniec. No właśnie o, o, o ten też potencjał, nawiązując do tego, że ty wiedziałeś jakby do czego jesteś zdolny, chciałem nawiązać, bo dziś ukułem sobie jadąc do Warszawy taką tezę, że gdzieś może ten Szymon Kołecki, który wiadomo, że nie idzie w półśrodki, jak idzie to, to na całego w trening i tak dalej, gdzieś narodził się może podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney, Rok 2000, konkurs kiedy, olimpijski, kiedy ty jesteś gotowy, czujesz, że jesteś gotowy wziąć te 225 od razu, bo w czwartek gdzieś tam już, tam na miejscu, spokojnie to robiłeś, ale jednak gdzieś słuchasz trenera, żeby najpierw podejść do tego spokojnie i w tej pierwszej próbie zapewnić sobie medal. Jak dobrze pamiętam, wtedy gdzieś pojawia się uraz i już te marzenia legły w gruzach. Może wtedy stwierdziłeś sobie, że nie, teraz już od razu idę po to, po co chcę iść i co wiem, że jestem w stanie osiągnąć. Igrzyska Olimpijskie w Sydney choć bardzo, bardzo dawno i pewnie niewielu z naszych widzów będzie pamiętało tę imprezę, bo już 23 lata minęły. nauczyły mnie bardzo dużo, bo faktycznie byłem bardzo dobrze przygotowany do tych zawodów. Miałem obowiązek, w trakcie zawodów w podnoszeniu ciężarów jest najpierw rwanie, później podrzut. Rwanie wypadło mnie znakomicie. Miałem naprawdę minimalną stratę do, do lidera i do tych najlepszych zawodników, a dysponowałem świetnym podrzutem na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ciężar, który dawał mi złoty medal olimpijski, podrzuciłem pewnie na zawodach, na treningach, również na tych największych zawodach Mistrzostwa Europy Świata Juniorów, podrzuciłem minimum 40 razy w ciągu poprzedzających 4-5 miesięcy. Także byłem w pełni uprawniony do tego, aby, aby ten złoty medal zdobyć i bardzo dobrze się czułem. Natomiast w trakcie pierwszego podejścia odniosłem, znaczy pierwsze podejście było takie trochę niefortunne w pośpiechu, jakby uległem namowom trenera, żeby zacząć od mniejszego ciężaru, żeby ten medal olimpijski sobie zabezpieczyć. I potem w drugim podejściu odniosłem kontuzję, i jakby zakończyły się moje zawody na tym i skończyłem ze srebrnym medalem. Natomiast faktycznie od wtedy powiedziałem sobie, że już przez całe życie tak było, że jeżeli jest okazja, coś wziąć teraz, to nigdy nie odkładam tego na później. A z perspektywy też byłego prezesa Polskiego Związku uważasz, że polskie ciężary. W końcu otworzyły się gdzieś na, na świat i na tę wiedzę nowoczesną, czy cały czas gdzieś ta myśl szkoleniowa czerpie z lat 70., 80? Myślę, że w większości tylko te lata, o których wspomniałeś 70., 80. Nie zauważam nowoczesnych rozwiązań w, w prowadzeniu sportowców w mojej dyscyplinie sportów w podnoszeniu ciężarów, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Ale to nie jest tylko wina samych trenerów, to nie jest nawet też wina. Tylko i wyłącznie Polskiego Związku, bo kiedy ja byłem presem Polskiego Związku Podnoszenia ciężarów, Ministerstwo Sportu i Turystyki wtedy było, tak się nazywało, e, praktycznie oferowało nam nieograniczone ilości środków na badania, na rozwój nowych e, technologii, które pomogą nam podnieść poziom sportowy. E, natomiast no, jakby nie spotykałem się z wielkim entuzjazmem wśród zawodników, trenerów, ale przede wszystkim był rozczarowany, że, że zawodnicy nie, nie do końca i zawodniczki nie chcieli korzystać z tych nowych rozwiązań, które były dostępne I ani z psychologii, ani z dietetyki, ani z biomechaniki, ani z, z rehabilitacji takim, na takim już najwyższym poziomie Wszystkie te rzeczy, które mamy dostępne, z jednej strony mają podnieść nasz poziom sportowy, ale często absorbują dodatkową jednostkę czasową, niejednokrotnie jest to dodatkowa jednostka treningowa. I nie każdemu się chce to robić, bo to są takie rzeczy, których tak nie widać na co dzień, tak jak porobisz przysiady i w tych przysiadach jesteś mocniejszy, czy porobisz podrzut i, i to jest bardzo wymierne, bo wzrasta ci ciężar na sztandze. O tyle większość tych rzeczy, tak jak właśnie dietetyka, tak jak odnowa biologiczna, jak rehabilitacja, jak profilaktyka przeciwdziałająca urazom, to, to nie są takie wymierne rzeczy, a jednak bardzo eksploatujące czasowo i, i też wysiłkowo niekiedy. Nie, nie, nie były chętnie przyjmowane. Już nie mówię o psychologii, y, która w sporcie jest moim zdaniem ogromnie istotna. To, to absolutnie, nasz psycholog w pewnym momencie przeprosił mnie, że y, nie jest w stanie spełnić moich oczekiwań, trenując z kadrami narodowymi, ponieważ te kadry nie chcą współpracować w zakresie psychologii, y, y, a on nie chce brać pieniędzy za darmo, bo, bo ma co robić i, i szkoda, żeby ten etat ciągnął i, i zrezygnował. Także to jest bardzo złożony i skomplikowany mechanizm. Nie nadaje się na trenera, bo brakuje mi cierpliwości. To są Twoje słowa i to jest też, myślę, charakterystyczne dla wielu wielkich zawodników, którzy też bardzo dużo wymagali od siebie, bo myślę, że Twojego planu treningowego i jeżeli chodzi o ciężarę, i pewnie przynajmniej jeżeli chodzi o pierwsze lata w MMA, nikt by nie powtórzył. Jeżeli chodzi o to podejście do, do tak zwanej trenerki, coś się na przestrzeni lat zmieniło? Nie, absolutnie. Jeżeli miałbym kogoś trenować w kierunku wynikowym, to nie jestem w stanie tego zrobić. Mamy studio treningowe w Ciechanowie i w ramach rekreacji, ogólnego rozwoju czy poprawy zdrowia są osoby, którym pomagam jako trener i je prowadzę. Natomiast w takim zakresie zawodowym można powiedzieć absolutnie nie. No, ja nie jestem w stanie się pogodzić z sytuacją, kiedy osoba, którą miałbym prowadzić do celu, do wyniku, nie jest w stanie poświęcić tyle, ile poświęcałem ja, a z drugiej strony wiem, że nikt nie jest w stanie poświęcić tyle, ile poświęcałem ja, także moja możliwość trenerki się wyklucza. No to teraz porozmawiajmy, moi drodzy, o tym, od czego być może te rozmowy powinienem zacząć, czyli zdrowie temat, który oczywiście przewija się ostatnio w Twojej karierze przewijał się i w rozmowach także jakiś czas temu powiedziałeś, że te szanse na, na powrót a nie ukrywasz tego, że jak powrót, to na wysokim na wysokich obrotach oceniasz na 50 na 50. Coś się zmieniło? Jak nie, to nie, wygląda? To, to nie było dawno, także spokojnie sobie trenuję. Dzisiaj po rozmowie z wami spotkam się z trenerem Mirkiem Oknińskim, bo tam parę rzeczy mamy y, jakiś zaległych do omówienia, a potem jadę na trening do trenera Jacka Kucharczyka. Po raz pierwszy od dwóch lat i półtora miesiąca zrobię pierwszy trening bokserski z Jackiem Kucharczykiem. Z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Także powolutku gdzieś tam wracam do żywych pod kątem sportowym. Natomiast nie mogę niczego powiedzieć, w jaki sposób to się gdzieś tam potoczy, jak się skończy i, i, i czym się skończy. Natomiast mogę powiedzieć, jaki jest mój cel: mój cel jest wrócić do jak największej sprawności fizycznej, żeby móc zawalczyć jeszcze na wysokim poziomie. Możesz, proszę nam wyjaśnić, na czym polega zabieg, operacja. Nacięcia, przecięcia piszczeli, żeby ją złożyć tak, żeby gdzieś. to mi podkolanowej. Tak, żeby gdzieś zmienić te obciążenia, żeby on inaczej, jeżeli chodzi o kolano, Taki i No. Pff, kurde, no, no, nie wiem, na czym musiał się goś... jakiś jakich, tak? rekwizyt, <laughs> Tak, ale generalnie jeśli to jest piszczel, no to mój piszczel został przecięty i został odgięty. Została zrobiona taka szczelina, a z boku przykręcono blachę i ta szczelina stopniowo zalewała się zalewała się tkanką kostną. Już minęło 15 miesięcy, w ubiegłym roku robiłem kontrolę i to jest już wszystko jakby zalane i stabilne, także no, procedura trudna, bardzo bolesna, bo 3 tygodnie to bardzo ciężko mi było spać po tym, bo dużo zapaleń związanych z taką tą sytuacją ingerencji operacyjnej. No trudna sprawa. Generalnie przecięto mi piszczel w poprzek, odgięto go i ustabilizowano zewnętrznymi zewnętrzną blachą, żeby powiedzmy, żeby jakoś mógł się zrastać, a, a żeby się nie połamał w tym okresie, kiedy się ta tkanka zalewała. A propos trenera Mirka Oknińskiego, bo sam mówisz, że jeżeli wracasz do zdrowia, to, to, to do trenera Oknińskiego na pewno. Ostatnio o tym z nim też rozmawiałem, o tych twoich słowach. Rozumiem, że z jednej strony oczywiście doceniasz kunszt swojego sztabu szkoleniowego, bo wiadomo, że na ten sukces pracowało wiele osób, ale, ale wydaje się, że jednak lojalność też jest dla ciebie bardzo ważna. Lojalność jest istotna, ale no, ta lojalność wiąże się, jakby to powiedzieć, to nie jest też taka bezwarunkowa, bo jakby ja umiem uczciwie oddać zasługi trenera, który od początku mnie stworzył jako zawodnika MMA, praktycznie od pierwszych treningów, poza kilkoma treningami u Łukasza Bieńkowskiego w Ciechanowie. To wszystko od początku szlifowałem u trenera Mirka, i trener Mirek był zawsze moim głównym trenerem. On nawet jeżeli ja trenowałem boks i zapasy u trenera Ruszkiewicza, u trenera Kucharczyka, to on wyznaczał kierunki tych treningów tym trenerom. To, to nie jest tak, że trener kucharczyk w ramach swojego poglądu na moją walkę w MMA układał mi program treningowy, tylko trener Mirek dawał główne jakby zadania bokserskie na tą walkę i, i trener kucharczyk ze mną to szlifował. Podobnie było z Robertem Roszkiewiczem, jeżeli chodzi o zapasy. Także trener Mirek ewidentnie wszystko, co umiem, to umiem dzięki niemu i dzięki trenerom, do których on mnie skierował. No właśnie, bo my ostatnio byliśmy u trenera Oknińskiego w Akademii Sportu Walki w Wilanów, całkiem niedaleko mamy, aby przeprowadzić rozmowę. Ja tam tamtą rozmowę rozpocząłem od zacytowania kilku przydomków trenera. Mówiłem o tym, że ktoś powiedział, że jest Napoleonem, jeżeli chodzi o rozrysowanie game planu. Powiedziałem też, że ktoś kiedyś powiedział o nim, że można go porównać do Mourinho. I teraz już wiem, kto to powiedział. To był Szymon Kołecki, wiesz co? Coś w tym jest. Jest, jest. Trener Mirek <grym> potrafi, jak ma takiego zawodnika jak ja na przykład, potrafi... Yy... Ja, ja nigdy nie lubiłem gdzieś tam takich sytuacji konfliktowych w... W przygotowaniach do walki z rywalami, nigdy tego nie chciałem. Natomiast trener Mirek potrafi z zawodników zdjąć, jakby ten obowiązek robienia pewnych takich akcji właśnie przed walką, wziąć to na siebie, wziąć nawet cały ten hejt na siebie, po to, żeby jego zawodnicy mogli się spokojnie przygotować. A poza tym myślę, że ta myśl szkoleniowa w MMA jest na najwyższym poziomie, również podobnie jak, jak u Murinio. Także faktycznie kiedyś go do niego porównałem. Nie ominiemy tego tematu, bo jakiś czas temu też trener Okniński siedział na Twoim miejscu. To był program na żywo. Jeden z naszych widzów na czacie zadał pytanie, czy trener Okniński wyszedłby do walki z Marcinem Najman Najmanem za dwie grube bańki. Pożartowaliśmy sobie wtedy, jeżeli chodzi o, 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 o tę walkę, ale gdzieś myśl poszła w świat. Potem gdzieś y, odpowiedział Marcinę Najman, potem gdzieś się pojawiły się inne komentarze i niektórzy twierdzą, że to mogłoby przybrać nawet realne kształty. Ty uważasz, że to jest coś, co mogłoby się zmaterializować? Szczerze powiedziawszy, jest mi trochę szkoda, że trener Mirek Okniński jest po tak ciężkiej chorobie, bo przecież miał nowotwór i to już mija, minęło już bodajże 5 lat, ale też jest po 50 Pewnie gdyby był zdrowy i gdyby był te 10 lat młodszy, to we Fightach byłby Mirek Okniński, długo, długo nic, a dopiero potem tacy liderzy jak Najman i reszta. Uważam, że no, free fighty są miejscem, gdzie trener Mirek naprawdę by się odnalazł, poza tym ma ogromne umiejętności sportowe, jak na gościa, który jest oczywiście już dobrze po 50 i tak jak mówię, jest schorowany, potrafi bardzo dobrze każdą płaszczyznę. I gdyby on był w stanie tylko zrobić trzy rozruchy w tygodniu, bez jakichś poważniejszych urazów i miał, miałby chęć zawalczenia z kimkolwiek. To uważam, że nie ma w Polsce free który by Mirka Oknińskiego pokonał. Mówię tu o free nie mówię o zawodnikach, którzy przyszli z innych dyscyplin sportowych do free Nie mówię tutaj o nie wiem, Michale Pasternaku, zresztą, który jest z jego, z jego klubu, czy z naszego klubu, czy o innych zawodnikach. Mówię o takich typowych free to, to nikt nie ma do trenera Mirka podejścia. Ma za duże umiejętności i bardzo łatwo by sobie z każdym poradził, nie mówiąc o Marcinie Najmanie. Myślę, że nawet za mniejsze pieniądze by pewnie trener Mirek zawalczył, chociaż. Problemem jest pewnie byłoby to, że oni się znają i nawet lubią. Bo jak na taką sytuację związaną z Marcinem Nejmana, to muszę powiedzieć, że Tremirek zawsze z taką nutką szacunku o Nejmanie jednak się wypowiadał, trochę żartując, raczej nigdy nie obrażając ale zawsze doceniając to, że, że Najman jednak te, te Free w Polsce, można powiedzieć, jeśli nie zapoczątkował, to był jednym z pionierów tych Free w Polsce i, i, i to Mirek zawsze doceniał, także nie wiem, czy te stosunki między nimi pozwoliłyby im zawalczyć, ale życzę trenerowi Mirkowi, żeby mu miał na tyle zdrowia, żeby mógł zawalczyć, bo by sobie zarobił fajne pieniądze. Powiem tobie szczerze, że jak rozmawialiśmy z trenerem Oknińskim, trochę przed kamerą, ale także po zakończeniu nagrania o tej sytuacji i realiach pracy i życia takiego trenera jak trener Okniński, mm -hmm. Z jaką to się kasą wiąże, to wiele osób myśli, że może sobie myśleć, że to są jakieś naprawdę góry, forsy, ale realia, rzeczywistość polska jest brutalna. Nie jest brutalna i też zawsze ja w ogóle wielokrotnie trenerowi Mirkowi, po, może nie dokuczałem, ale wypominałem jego możliwości formalizacji współpracy z wieloma zawodnikami, bo on miał zawsze duże problemy z formalizowaniem tego na papierze. Później zawodnicy znikali, odchodzili, różne rzeczy i, i trener no, w, w różny sposób kończył z nimi współpracę. Często sam e, przestawał pracować z zawodnikami. No, mniejsza o to. Natomiast, jeśli by to dobrze uporządkował, to pewnie te, te, te dochody byłyby trochę większe. Natomiast nie są one oczywiście duże, bo to są jakieś procenty od walk e, tych zawodników, a one nie są co tydzień, nawet nie są co dwa, tylko są gdzieś tam sporadycznie i. E, no, Zarabia jakieś tam na tym, przy tym pieniądze, no ale Royce-Roycem nie jeździ na pewno. To prawda. Jeżeli chodzi o świat frików, którego już gdzieś dotknęliśmy, jeżeli cały czas jest tak, jak kiedyś mówiłeś, że dla ciebie najważniejsze są trzy opcje. Po pierwsze, Sport za dużą kasę, potem sport, a na trzecim miejscu ewentualnie duża kasa, czyli świat frików, który gdzieś podobno kiedyś do ciebie dzwonił. Mówiłeś, że jak znajdą formułę, w której się poczujesz dobrze, komfortowo i tak dalej, to, to niech dzwonią i, i do tej pory nie wiem, czy nie, nie, już nie, już nie z tej federacji już nie dzwonił. Ale generalnie myślę, że z różnych mogą jeszcze dzwonić. I wiesz co, patrzę nawet na przykład często ten przykład podaje na przykład Borysa Mańkowskiego, sportowca pełną gębą, który moim zdaniem pokazał, że można wejść do tego świata flików i przejść przez ten świat suchą stopą na własnych zasadach. Tomek Adamek teraz ma walczyć w przyszłości. Coraz więcej ludzi ze sportu, więc być może jednak kiedyś... Ja wiem, że to pytanie, Szymon, bardzo często się pojawia w rozmowach z tobą, ale no jednak wydaje się, że ten świat się zmienia po prostu. I coraz więcej flickowych organizacji puka do sportowców i do świata sportu. Pukają po to, aby autoryzować ten chlew, który się dzieje na tych konferencjach, na tych galach, na tych konfrontacjach, aby autoryzować te wydarzenia... Nazwiskami takich ludzi, jak wspomniałeś, jak Tomek Adamek, jak Borys Mańkowski, czy paru innych bardzo dobrych, albo nawet wybitnych sportowców. Oni są tam potrzebni po to, żeby im nikt nie zarzucił, że promują tylko tego typu zachowania. I Myślę, że ciężko będzie, zresztą nie wiem, na jakiej, w jakiej wysokości Tomek podpisał kontrakt. Ale ponieważ się znamy od wielu, wielu lat, to myślę, że jest to duży kontrakt, i myślę, że wielu, wielu tych internetowych zawodników sprzeda więcej, aniżeli Tomek Adamek. Ale Tomek Adamek ze względów wizerunkowych jest tam jak najbardziej pożądany i warto w niego było zainwestować, żeby to gdzieś tam można było połączyć. I, i z wieloma zawodnikami tak jest. I ja nie chciałbym nigdy walczyć dla federacji, która. Tymi negatywnymi emocjami, tymi y, negatywnymi y, faktami z życia różnych y, tych zawodników, promuje ich y, gale, promuje ich zestawienia, ich, y, ich walki. Bo. <ścoughs> W organizacjach sportowych też nie wszyscy są krystalicznie czyści. Tam w, również w naszych organizacjach, w których ja walczyłem, są ludzie, którzy czy trafiali do aresztu, czy dostawali wyroki, czy, czy, po, czy po rehabilitacji wracali i zostawali sportowcami i walczyli. Także to nie jest tak, że w sportowych federacjach wszyscy są bez bezkazy, ale w sportowych federacjach, tymi właśnie ich, powiedzmy, to ich inną, ciemniejszą stroną, nie promuje się ich zestawień. I to różni Sportowe Federacje od Frikowej. Ja, ja bym naprawdę miał ogromny dylemat, gdyby ktoś kiedyś przyszedł i zaproponował mi bardzo duże pieniądze, żeby zawalczyć we Frikowej Federacji. Szczerze powiedziawszy, liczę na to, że nigdy do takiej propozycji nie dojdzie, bo nie chciałbym jej rozważać. Chciałbym zawsze walczyć w sportowych organizacjach, nawet za dużo mniejsze pieniądze. Okej, okay, bardzo szanuję takie stanowisko, ale sam Łukasz Jurkowski jakiś czas temu napisał o tym, że. Jego zdaniem za jakiś czas KSW być może będzie musiało otworzyć się na, na freak fighterów, na takich ludzi znanych, żeby tam walczyć, bo po prostu sam sport może się nie obronić. Też tak uważasz? Oczywiście jest to możliwe, natomiast i żeby też było jasne, to nie jest tak, że wszyscy free fighterzy jakby promują złe zachowania, są patostreamerami i są, nie wiem, kimś negatywnie przeze mnie oceniani. Po pierwsze, praktycznie w ogóle nie znam, nie wiem kto to jest, musiałbym się zagłębić, żeby ich mocno ocenić. Natomiast ja negatywnie oceniam federację, które tymi, tymi właśnie awanturami, tym, tym, tym wyzywaniem się, tym grożeniem sobie, tym napadaniem na siebie promuje swoje gale. Ja, ja to oceniam przede wszystkim negatywnie, natomiast myślę, że jest paru Freakfighterów. Choćby Pasza, który jest świetnym zawodnikiem, był świetnym zawodnikiem w sportach gamingowych. Jest Absolutnie freakfighterem, bo, bo, bo nie wywodzi się ze sportów takich typowo fizycznych. I dlaczego miałby nie zawalczyć w KSW? To jest całkiem kulturalny facet. Czy w Babilonie, czy gdziekolwiek indziej, jeśli by mu ktoś zapłacił. I, i nie mam nic przeciwko. Natomiast nie wyobrażam sobie, że KSW zrobi walkę ludzi, będzie im proponowało pieniądze za to, żeby na konferencji się jak najbardziej obrzucali błotem, syfem. Im gorzej siebie potraktują wzajemnie, tym, tym większe premie dostaną po konferencji i trailer, który będzie zbudowany, promujący walkę, będzie się opierał tylko i wyłącznie na podkreśleniu ich nie wiem, nienawiści do siebie, zagrożeń, jakie sobie tam przedstawiają, że co jeden zrobi drugiemu i, i tak dalej. Także myślę, że do tego w życiu nie dojdzie. Natomiast Freak Naprawdę tacy, powiedzmy, normalni, a jak najbardziej. Przecież nie mam nic przeciwko temu. No właśnie, bo mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że KSW nie będzie musiało takich konferencji organizować. Natomiast podobno KSW może zorganizować coś innego, bo z różnych źródeł docierają do mnie informacje, że Tomek Adamek kontra Mamet Kalidow w boksie to się rzeczywiście mogłoby wydarzyć i to wydarzy się w KSW. Jesteś entuzjastą takiego starcia? Bardzo dobre zestawienie. Uważam, że. To jest sport. Po pierwsze, to jest boks. Nawet jeśli będzie w mniejszych rękawicach, czy w większych, nie ma większego to dla mnie znaczenia. Obaj to są ludzie na poziomie naprawdę z klasą i zawodnicy, ale i osobowości. W ogóle nie widzę przeciwwskazań, żeby takie zestawienia robić. Też jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz. Ja nie mam problemu też z tym, że w galach free ktoś nie potrafi walczyć i to wygląda niekiedy komicznie, czasami lepiej, czasami komicznie. Absolutnie nie o to chodzi. Ja jestem zwolennikiem, że jeżeli ktoś chce walczyć i chce się bić. Każdy ma do tego prawo, tylko sposób, w jaki właśnie są podpromowywane te gale i, i w jaki one są gdzieś tam prezentowane, to, to mi bardzo przeszkadza. Natomiast Adamek Halidow, świetna opcja, powiedzmy dla mnie może nie najbardziej interesująca, bo w boksie to ja czekam na walkę Usyka, już teraz Tomka oglądałem, kiedy on walczył na ringu zawodowo, a Mameda oglądałem, kiedy walczył z najlepszymi w KSW. Natomiast z punktu widzenia rozrywki i zwiększenia jakby gdzieś tam zasięgu jednej czy drugiej federacji, obojętnie czy to, czy to będzie w KSW, czy w jakiejś innej federacji, to, to jak najbardziej tak. No, myślę, że niczego złego z takiego, z takiego formatu by nie wyszło. Są dwa tematy, które chciałem z Tobą poruszyć. Pierwszy temat to jest temat. Y ja wiem, że ty nigdy nie miałeś problemu z robieniem wagi. Sam mówiłem, że to nie było zbijanie wagi, tylko zbijanko tak naprawdę, 5 kg i tak dalej. Tak. tak jest. Natomiast nawet z Borysem Mańkowskim, wspomnianym już tutaj teraz, rozmawiałem o tym wielokrotnie, bo on ma podobne podejście do mnie. On mówi o tym, że trzeba by było pomyśleć o tym, aby w przyszłości zatrzymać ten chory pęd robienia wagi interesujesz się światem MMA, masz wiedzę, wiesz na przykład jak to wygląda, jeżeli chodzi o Alexa Pereira, ile on waży na tym oficjalnym ważeniu, a ile waży na... na... Teraz oczywiście zmienił kategorię wagową, ale wiem jak to wyglądało wcześniej i on nie jest takim jednostkowym yy, przykładem. Borys Mańkowski na przykład mówi o tym, że być może dobrym pomysłem byłoby to, aby w przyszłości prowadzić więcej kategorii wagowych. Jak ty patrzysz na to, co Joe Rogan w swoim podcaście nazywa na przykład legalnym oszustwem? Więcej kategorii wagowych to myślę że to nie jest najlepszy pomysł, bo już w tych najmniejszych kategoriach wagowych to ja już nie wszystkich tam kojarzę, a... Powiedzmy, są takie sytuacje, kiedy w jednej czy w drugiej kategorii ciężko znaleźć grupę dobrych rywalizujących sobą zawodników, także myślę, że liczba kategorii jest absolutnie jest okej. Okay. Natomiast ja nie pamiętam, czy to jeszcze funkcjonuje, ale chyba w WAN kiedyś była taka formuła robienia hydrotestów po zbijaniu wagi, że poniżej pewnego poziomu nawodnienia organizmu nie można było zejść. Nie wiem, czy to jest praktykowane i, i czy to było jakoś restrykcyjnie przestrzegane. Natomiast ewidentnie poziom nawodnienia organizmu myślę, że rozwiązywałby sprawę, bo największą szkodą dla zdrowia, bo przede wszystkim bo z jednej strony to jest legalne oszukiwanie. Ale z drugiej strony, no, ktoś naprawdę się musi namęczyć, doprowadzić ten organizm do takiego skrajnego wycieńczenia, podjąć to ryzyko, że po tym wycieńczeniu związanym z bijaniem wagi może nie wrócić do dyspozycji na jutrzejszą walkę. Czy, czy każdy chce, tą, chce, chce tą po, to podjąć, to ryzyko? Ale, ale myślę, że gdyby jakiś tam próg nawodnienia ustalić, to, to, to byłoby to i bezpieczniejsze dla organizmów i, i takich nie byłoby dużych różnic. Natomiast UFC to też fajnie rozstrzygnęło, bo ma też ważniejsze nie w dniu walki. Jeżeli tam bodajże przekraczasz na drugi dzień 10% masy swojego ciała z dnia oficjalnego ważenia i dzieje się to chyba dwa albo trzy razy rekomendowane masz już zmianę kategorii wagową na wyższą. I tam jest tam, tam było jeszcze raz powiem to było jakieś 2-3 lata temu i tam była mowa o rekomendacji. Ale jak widzę, kiedy zawodnicy bardzo dużo nabierają wagi na te już oficjalne swoje boje, to, to później dostajemy te rekomendacje i widzę, że po tych rekomendacjach zmieniają w większości te kategorie wagowe. Także ja powiem tak, jeżeli ktoś chce zbijać 20, jest w stanie zbijać 20, niech zbija 20. To nigdy nie jest bez odciśnięcia piętna na zdrowiu. Ja zbijałem 5, raz chyba zbijałem 7. 7,5 na walkę z Damianem Janikowskim, o tam 91,5 miałem kategorię. To już dla mnie było bardzo dużo i nic, nic przyjemnego wolałbym tego nie powtarzać. Natomiast pamiętam też Khabiba Nurmagomedowa, który w okresie takiego roztrenowania ważył powyżej 90 kilo, a walczył 70. Także no, trudno by powiedzieć. No, tak nie kategoryzowałbym tego, że tego zabronić, to pozwolić, albo tyle tylko dopuścić. To myślę, że bardziej tęgie głowy od mojej muszą to rozstrzygnąć ostatecznie. Dobrze, pozostajemy, słuchajcie, w temacie UFC, bo też kiedyś Joe Rogan w swoim podcaście rzucił pomysł, który bardzo mi się spodobał. I miałem okazję o to zapytać już każdego Joe z Rogana. naszych, <laughs> jeszcze nie, ale może to się wydarzy w przyszłości, ale każdego z naszych zawodników, którzy występują, walczyli bądź walczą w UFC z Aśką Jankiem czy Mateuszem Gomerotem na czele. Mowa o. Takim pomyśle tak zwanego otwartego sędziowania, że zawodnicy po zakończonej rundzie wiedzą, jak ona, byłaby, jak ona była punktowana. Uważasz, że to jest coś fajnego, co mogłoby odświeżyć te rywalizacje w UFC? Myślę, że tak. Zwłaszcza po dwóch rundach remisowych zdecydowałoby o tym, z jakim nastawieniem wychodzą do trzeciej. Ja pamiętam taką walkę Łukasza Bieńkowskiego z Rafałem Haratykiem w Babilonie. To był grudzień 2017 roku gdzie po dwóch rundach y, trenerzy Łukaszowi powiedzieli, że prowadzi i że po prostu tą trzecią rundę musi spokojnie przewalczyć i wygra na punkty. Okazało się, że niejednogłośną bodajże decyzją przegrał z Rafałem na punkty, no bo sędziowie widzieli to inaczej. Także faktycznie gdyby w ciągu tych kilku sekund była informacja jak jest sędziowa na runda, myślę, że to byłoby z korzyścią. No, tu jest ewentualnie kwestia, też ludzie się nad tym zastanawiają, bo każdy ma do tego. Każdy był entuzjastą, ale zastanawiał się, jak to zrobić. Czy na przykład to jest tak, że zawodnicy wiedzą, czy publiczność. Ktoś nawet mówi, że może tylko publiczność, chociaż uważam, że to nie ma sensu, bo. Bo i tak, jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć ze sztabu, to się tego dowie, bo to w ogóle byś wiesz, nie utrzymał ja by, tego w tej edycji. Ja bym w ogóle nie miał nic przeciwko, żeby to była oficjalna wiadomość podawana również ja na ekranie telewizora. Bo ja oglądam walki bokserskie, na co się tylko domyślam, jak punktują sędziowie, a fajnie by było, gdyby ta, ta punktacja była wyświetlana, i, i, i to byłoby super. Nie? Z jednej strony gdyby była walka taka jednostronna i, i ktoś już by tam po tych siedmiu rundach w boksie prowadził 7 do 0 w tych rundach, a miałby ich 10 no to może by motywacja spadała, ale z drugiej strony by wiedział, że musi iść na workout i może wie. by się to zaryzykował. Także ja myślę, że nawet w formie testu można by coś takiego sprawdzić, nie takie rzeczy w sporcie były proponowane. A pięciorundowe main eventy w KSW, nie tylko jeżeli to jest walka o pas, zawsze mówiłem, że to jest coś co trzeba zrobić i widzę, że ostatnio ten pomysł wraca i nawet Wojsław Rysiewski w wywiadach po ostatniej gali że przekonuje się do tego pomysłu. Jeśli Wojsław się przekonuje, to, no to, nie, to myślę, że być. już nie ma daleko do tego. No, Wojsław ma tam istotne zdanie, jeżeli chodzi o te kwestie sportowe. Jest bardzo mądrym matchmakerem. Ja powiem tak, no aż tak nigdy jakoś nie zagłębiałem się. Natomiast może to zabrzmi śmiesznie, bo dosyć szybko zawsze swoje walki kończyłem, ale ja bym wolał zawalczyć z kimś dobrym pięciorudową walkę niż trzyrundową, bo jednak tą kondycję zawsze miałem dobrze ułożoną, także no, zależy. No, szczerze powiedziawszy, z punktu widzenia Mateusza Gamrota dla niego piątki zawsze będą lepsze niż, niż trzyrundowe, bo ci no jego prawda. przeciwnicy nie wytrzymają takiego tempa, jakie Mateusz narzuca. Nie? No, komuś innemu może to bardziej nie pasować, ale, ale main eventy i walki o pas myślę, że w UFC się to przyjęło, jest to już normą, czasami więcej niż jeden main event jest pięciorundowy e, także myślę że to fajna opcja choćby nawet dla testów. Zgadzamy się tutaj w kontekście KSW tego zbliżającego się w Gliwicach. Pytane o Saladina, Saladina Parnas powiedziałeś kiedyś że generalnie go nie lubisz i kibicować mu nie będziesz to wszystko jest związane z tą sytuacją po tym jak Marian stracił pas? Między innymi y Niemniej jednak chcę podkreślić, że doceniam jego ogromny poziom sportowy. Bo tutaj sportowo absolutnie jest wielkim wirtuozem. Jest, ma każdą płaszczyznę opanowaną, jest świetnym sportowcem. Natomiast nie podobało mi się zachowanie jego i jego sztabu szkoleniowego e, i im kibicował nigdy nie będę. Powiesz nam więcej o tym zachowaniu? No i tam jakieś filmiki wrzucali wyśmiewające Mariana w, po tym, jak, jak tą kontuzję e, w trakcie Koloseum, jak złapał tą kontuzję, nie mógł wystąpić. I, Szczerze powiedziawszy, też ja wiem, że promocja walki ma dużo do się, jakby jest bardzo istotna i, i Saladin partners będzie walczył o trzeci pas, ale prawda jest taka, że tak fizycznie to zdobył tylko jeden, bo ten drugi dostał w związku z niedyspozycją Mariana, czy absolutnie całkowicie sprawiedliwie w związku z przepisami, teraz będzie walczył o trzeci no. Zobaczymy, jak pójdzie. Będzie miał bardzo ciężko. A propos Mariana, jeżeli dobrze pamiętam, by nie wiem, ile was kilogramów dzieli, ale trochę, a to podobno on ciebie na sparingu najmocniej uszkodził kiedyś, tak? To tak, prawda? Tak, kiedyś tak. E, rozcięte, rozcięte miałem oko i przesunięty nos. Taki niecałkiem prosty to, to właśnie jest efekt e, wielkich <laughs> możliwości Mariana <laughs> kopnieć. E, faktycznie, no... Była taka sytuacja i z takich poważniejszych kontuzji związanych z rozcięciami skóry to, to właśnie Marianowi zawdzięczałem to, ten, ten mój debiut związany z szyciem łuku. Ja w ogóle powinienem też gdzieś to wspomnieć na początku być może ale Szymon Kołecki to jest człowiek który pewnie w świecie MMA a może nawet nie tylko polskim ale światowym ma najbliżej na trening. No, obecnie obecnie mam, <laughs> obecnie mam prawdę powiedziawszy i, i, Ludzi tam czasami trenuję, i sam mam swoją żsalkę z matą, ze ścianami. 40 metrów gdzieś z domu mam, także mam bardzo blisko. Ale czekaj, to ustalmy ustalenia. Jak to jest tak, że no, pewnie nie miałbyś cierpliwości do trenowania tam ludzi, jeżeli chodzi o ciężary, mm -hmm. to inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o te nie, nie, aspekty nie, związane nie. z MMA? Mówiliśmy o e, trenowaniu ludzi dążących do pewnego poziomu sportowego. A czym innym jest trenowanie kogoś, kto chce zadbać o zdrowie, kto chce zadbać mhm. o wzmocnienie takiego ogólnego organizmu, rekreacyjnie poćwiczyć i nie ma większego znaczenia, czy ten ktoś skończy z poprawą 20% swoich zdolności, czy 30% czy 90%. Najważniejsze, że zrobi progres i zadba o swoje zdrowie. To, to nie ma problemu. I Natomiast jeżeli ktoś nie wiem, przygotowuje się i chce walczyć o, o pas w jakiejś danej federacji, albo chce startować na Igrzyskach Olimpijskich, to musi zapomnieć, że istnieje inne życie, tylko przygotować się do walki o ten pas, albo do tego startu na Igrzyskach Olimpijskich. I jeżeli nie potrafi tego zrobić, to jakoś takiego nie mógłbym prowadzić, ani mu pomagać. Okej, okay. ostatnie pytanie ode mnie, bo tak to się złożyło, że gdy kiedyś powiedziałeś o tym, że w Twoim domu jest tak, że gdy dziecko kończy te 10 lat. To ma uprawiać sport rekreacyjny, ale ma, ma coś robić, to gdzieś to zapadło mi w pamięć, i gdzieś w wielu rozmowach te Twoje słowa odmieniałem przez wszelkie przypadki, pytając innych sportowców, w nawiązaniu do twoich słów o to, jak to wygląda u nich w domu. A wracając do Ciebie rzeczywiście ta metoda się sprawdziła, chciałem zapytać o efekty. Syn już chyba z 12 lat dźwiga ciężary. Mi nie chodziło o efekty stricte sportowe tak, Chodziło tak. mi o po prostu zdrowy rozwój człowieka do, do mniej więcej okresu matury, do skończenia szkoły średniej. Moje dzieci muszą dwa razy w tygodniu rekreacyjnie sportu uprawiać. I, I fajnie, bo nie mam z tym problemu, bo syn z 12 lat już dźwiga ciężary. Córka najstarsza z córek, mam trzy córki, e, chyba już nie wiem, z 7 czy z 8 lat tańczy. E, najmłodsza od e, już kilku lat biega, ma 10 lat, ale już bodajże trzeci rok, który Taką atletykę. Najmniej aktywna sportowo jest moja średnia z ale jeździ konna, a dodatkowo dwa razy w tygodniu ze mną ćwiczy, bo nie mogła sobie znaleźć jakiegoś sportu, który by jej się tam, powiedzmy, podobał. No to ćwiczy ze mną trochę boksu, trochę jiu-jitsu, trochę ogólnego rozwoju i, i wszyscy coś robią. W jakim wieku w ogóle dzieci powinny gdzieś zabierać się za sport? Bo mój najstarszy zaraz skończy 5 lat i wiesz, zastanawiam się, czy to nie jest ten moment, że gdzieś już powinienem go zapisać. Na pewno do takich sportów rekreacyjny, w rekreacyjnym wydaniu oraz ogólnie rozwijających to myślę, że bardzo szybko takimi sportami są zapasy, takimi sportami jest judo. W wieku 5-6 lat absolutnie można dzieci zapisywać. Natomiast specjalizacja to gdzieś tam w wieku 13 roku życia. Oczywiście zależy wszystko od tempa rozwoju dziewczynki czy chłopca, bo każdy w innym tempie się rozwija. Ale tak, standaryzując, to około 13 roku można podejmować decyzję o specjalizacji i wyborze ostatecznej dyscypliny. Natomiast do 13 roku życia myślę, że można trenować w bardzo duży przekrój dyscyplin. Nie dotyczy to kilku takich, gdzie trzeba zaczynać bardzo wcześnie, jak akrobatyka sportowa, czy na przykład tenis, bo jeżeli ktoś chce grać w tenisa, to już w tym wieku pięciu lat, tą rakietą musi tam machać i to już jest taki bardzo sprofesjonalizowany trening przez te następne lata, trochę ciężki wydaje mi się, taki dla dzieci, no ale natomiast do większości sportów, jeżeli ktoś przechodzi z, czy z lekkiej atletyki, czy z zapasów, czy z judo, bardzo dobrze się zaadoptuje. Dobra, powiedziałem, że to było ostatnie pytanie, ale przypomniałem Dobre. sobie, że gdzieś tam siedzi Paweł Ciastek, którego znasz doskonale, on mi nie wybaczy. Paweł tego Tak jest, <laughs> gdybym tego pytania nie zadał, bo sam ten temat podrzucił tuż przed rozpoczęciem naszej rozmowy Mariusz Pudzianowski. Mhm. Ktoś, Ktoś kiedyś po jego przegranej z Mamedem powiedział, że prawdziwy fighter nie odklepałby takich ciosów. Potem ja pytałem Mariusza o te słowa. On powiedział, że tylko głupi by nie odklepał. Ktoś też ostatnio powiedział, że, że Mariusz to nie ma już. Już? Albo nie miał w ogóle charakteru do sportu w walki. Chciałem zapytać Ciebie o Twoją ocenę Mariusza, jego podejścia. Kurde, trudno jest mi to ocenić, bo na przykład nigdy nie byłem w takiej, w takiej sytuacji, żeby mnie ktoś tak rozciągnął za pleców i bił. Zwłaszcza w walce, w małych rękawicach. Także trudno by mi, jakby nie mogę tego ocenić jednoznacznie. Natomiast widziałem dziesiątki sytuacji, gdzie w, taki, w takiej sytuacji i o wiele trudniejszej nikt nie klepał, a mało tego wielu wychodziło z takiej sytuacji i odwracało losy, losy walki. Ewidentnie Mariuszowi zabrakło umiejętności wydostania się z takiego rozciągnięcia, a a, a tego wszystkiego, między innymi, można się nauczyć na treningach u trenera Mirka Uknińskiego, bo on potrafi również z takiej sytuacji zawodnika przygotować, żeby wybrnął. I myślę, że po prostu charakter charakterem, ale Mariuszowi brakuje umiejętności do walki i w wielu płaszczyznach, i w wielu momentach tych poszczególnych płaszczyzn po prostu ich nie ma. Nie wytrenował ich nigdy, bazował na swojej dynamice bardzo dobrej, jak na tą kategorię wagową na ogromnej sile takie chęci zwycięstwa poprzez przewrócenie kogoś, skontrolowanie i rozbicie, co nie zawsze dawało efekty. Czy jemu brakuje charakteru, czy jemu brakowało charakteru, Trudno mi powiedzieć. No nie jestem Mariuszem, ale tak jak mówię, widziałem wielokrotnie zawodników, którzy wychodzili z trudniejszych sytuacji. I myślę, że nie tylko ja, ale widzowie również. Także każdy sobie może ocenić z jednej strony, ale z drugiej nigdy nie byliśmy w tej sytuacji, też nie możemy tego też tak jednoznacznie krytykować. Rozmowa z mistrzem olimpijskim to jest zawsze coś, co człowiek sobie zaznacza w CV, także to był dla mnie wielki zaszczyt. Bardzo Tobie dziękuję, że znalazłeś czas, aby odwiedzić nasze studio. Moi drodzy, to była wielka przyjemność moim. Ale przede wszystkim waszym gościem był mistrz olimpijski. Ale też mamy nadzieję, że człowiek, który nie tylko zrobił już dużo dobrego w MMA, ale jeszcze dużo dobrego w MMA przed nim, Szymon Kołęcki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję jeszcze raz. No i do zobaczenia, moi drodzy. Cześć. Do zobaczenia.